Witajcie drodzy kochani. Chciałem omówić temat, dlaczego nie piję alkoholu, dlaczego nie palę marihuany, dlaczego nie używam drogów. Otóż nigdy w moim życiu nie paliłem marihuany, nie piłem alkoholu, nie używałem drogów. Dlaczego? Ponieważ była osoba w moim życiu, która poinformowała mnie, co to znaczą drogi, narkotyki, marihuana, co to znaczy palenie haszyszu, co to znaczy narkotyk jak heroina czy kokaina. I po prostu mam wiedzę na ten temat i nie wgłębiam się w to, że to jest mi potrzebne do mojego organizmu, że to jest coś takiego, że po prostu taka używka, którą muszę mieć. Nie interesuje mnie tak naprawdę zażywanie narkotyków, z tego względu, że jest w narkotykach dużo substancji, niekiedy nawet nienaturalnych, są to substancje chemiczne. Kokaina już nie jest uzyskiwana w sposób naturalny, jest uzyskiwana w sposób syntetyczny. Te substancje po prostu rozwalają nasz organizm, po prostu, drodzy kochani. Te substancje są szkodliwe dla naszego zdrowia, jak również sama marihuana jest po prostu szkodliwa i może być używana w jakichś celach medycznych. Nie mówię, że nie. Jeżeli ktoś produkuje jakieś wyciągi, jakieś esencje z tej marihuany, czy robi ewentualnie ekologiczne domy, no nie mówię, że nie. Może produkować, prawda? Ale niech po prostu nie robi się to tak dla wszystkich ludzi. Po prostu niech ludzie sobie mogą po prostu wybrać, a nie, że jesteśmy przytłaczani tymi produktami typu marihuana, że po prostu są gumy do rzucia z marihuaną, zrobione z ekstraktu z marihuany, czy są jakieś cukierki z tym wszystkim. I ja po prostu się z tym nie zgadzam, ponieważ jakby nie było, jakbyśmy te kota ogonem nie obrócili, to i tak marihuana będzie zawsze marihuaną i będzie miała ten efekt psychodeliczny i ten zły wpływ na nasz organizm. Osoba, która pod jakimśkolwiek formą zażywa marihuanę, no zawsze będzie miała ten efekt tej marihuany w sobie, w własnym organizmie. Czy to są cukierki, czy to są jakiekolwiek inne gumy do rzucia, czy cokolwiek innego do spożycia powiązane z marihuaną, to niestety ta marihuana będzie miała jakiś skutek uboczny na nasz organizm. Podobnie jest z alkoholem. Nie piję alkoholu, ponieważ nie lubię alkoholu. Nie chcę się po prostu nasycać mojego organizmu świństwem. Moje ciało jest galaktyką, w której panuje spokój, paz i harmonia. Spokój to właśnie jest paz po hiszpańsku, przepraszam. I właśnie nie chcę zanieczyszczać mojego organizmu w sposób wulgarny alkoholem ani narkotykami. Ponieważ moje ciało jest galaktyką, która jest czysta i niezanieczyszczona i nie mam takiej potrzeby, żeby po prostu zanieczyszczać mój organizm jakimkolwiek alkoholem. Alkohol jest plagą w tej chwili, nie tylko w Polsce, jest również w Europie to wielka plaga, jest to plaga w Hiszpanii. Ludzie piją alkohol zmieszany z Coca-Colą, z innymi płynami. Nie zawsze te płyny jak Mirinda, czy jak Fanta, czy jak inne, Sprite, czy inne, czy Red Bull, nie są to substancje, które są w tych płynach, nie są wielokrotnie naturalne. Też są zmanipulowane, też są chemicznie uzyskane w jakiś tam sposób. Też rozwalają nasz umysł, nasze myślenie jest jakby stłumione, jesteśmy jakby w amoku, nie jesteśmy jakby trzeźwi i nie wiemy, co się wokół nas dzieje. I prawdopodobnie komuś o to bardzo zależy na tym, żeby ludzie nie byli świadomi tego, co się po prostu wokół nas dzieje. I dlatego nie polecam osobom, które myślą trzeźwo, myślą w sposób właściwy, nie polecam zażywania ani narkotyków, ani marihuany, ani alkoholu, ponieważ moim zdaniem to są wielkie świństwa tej cywilizacji i są propagowane i reklamowane przez media i ja nie zgadzam się z zażywaniem narkotyków, ani piciem Coca-Coli, nie zgadzam się z paleniem marihuany, ani zażywanie marihuany w jakichkolwiek formach. Jeżeli ktoś chce robić pustaki z marihuany do budownictwa, niech je robi, ja nie mówię, że nie. Jeżeli ktoś lubi mieszkać w domu, który jest zrobiony z pustaków z marihuany, niech mieszka w takim domu. Ale ja po prostu nie polecam zażywania tej rośliny. To jest właśnie moja opinia, możecie mieć inne opinie na te tematy, a to jest tylko po prostu mój komentarz na ten temat. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron posiada aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, jest bardzo zdrowy.
Można go zakupić na linku pod YouTube'em, jak również mamy nasze podkładki, które są podkładkami naturalnymi. Tu w środku są minerały, można je wyczuć ręką. I te podkładki podwyższają wibracje wody, którą mamy z kranu, czy mamy ze studni, czy ze źródła. Po prostu podwyższą wibracje naszego płynu, czy to jest woda, czy sok, czy cokolwiek innego. Zawsze i kiedy nie są stawiane w garkach metalowych. Zawsze stawianie w butelkach plastikowych, czy ewentualnie z drewna, czy ewentualnie z wypalonej gliny, to wówczas właśnie tutaj na takiej podkładce się zharmonizuje nasza woda. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.